Krzysztof Sarna, Sporty Walki Org, z nami Mateusz Murański. Wielki powrót na galę Fame MMA. To, co się tu stało, jest jakieś niewyobrażenie. Comeback, moi mili, siemanko, cześć. Słuchaj, co się stało, bo ja pamiętam, jak jeszcze rozmawiałem z twoim tatą na Elite Fighters, który mówił, cytuję, swarzędcy kubkarze. No tak, dokładnie, no, ale jednak, wiesz, federacja, włodarze wyciągnęli rękę do nas. Dżentelmeńska umowa, dżentelmeńskie gdzieś tam rozłożenie, jakby przecięcie tematu i jestem tu, gdzie jestem, razem z tatą, nie? Zanim przejdę jeszcze do ciebie, stricte do twojego pojedynku z Arkiem, z tego co dobrze kojarzę, twój tata właśnie dostał propozycję na grudzień w Elite Fighters, która go bardzo zadowoliła. To znaczy, on już jest podpisany z Elite Fighters, także jakby walka... Czyli zawalczy w dwóch... Tak, w styczniu będzie walczył w Elite Fighters, ale to będzie jakby przejechanie, jak pociąg leci po szynach. Natomiast walka już na Fame 13 będzie to prawdopodobnie main event, także to już będzie gruby kaliber i dużo większe wyzwanie niż na Elite Fighters, jeżeli chodzi o mojego tatę, nie? Okej, okay, ja dzisiaj dostrzegłem między tobą a Arkiem, że jest tak w porównaniu do tamtej gali bardzo spokojnie, patrząc na to, co było, no to chyba gdzieś tamta walka troszkę stonowała wasze emocje. Tak, no wiesz, ja teraz chciałbym pokazać swoją wartość w klatce, idę w tę stronę, no i... Największa weryfikacja jest zawsze w klatce, no, to jest taki oklepany schemat, ale tak jest, więc można dużo gadać, można szczekać na siebie, a wszystko wychodzi w klatce. Ja nie szanuję Arka jako byłego przyjaciela, ale szanuję go jako gościa, z którym dałem najbardziej krwawą walkę w historii chyba w freak fightów i z którym ponownie wychodzę do mocnej batalii, tak? Słuchaj, ty jako zawodnik freak fightowy, no... Twoja kariera gdzieś tam no, rozpoczęła się słabo od tej porażki z Tańculą, ale no później wygrana na Fenie, później jeszcze do tego doszły dwie... Porażki, nie porażki, nie? Bo ciężko... Ja powiedzmy tak, nie chciałbym wygrać w ten sposób, że mnie wynoszą na noszach pod tlenem, jadę na pogodowie. No wiadomo, no ale mówię gdzieś tam z perspektywy po prostu tego, co sędziowie powiedzieli. Suma summarum, no oczywiście. No ale później jeszcze na Elite Fighters te dwie wygrane, no po prostu niesamowite jak dla mnie. Akurat temat tej drugiej walki na Elite Fighters wyszedł przy śniadaniu, bo nikt nie chciał się bić z Mielonidasem. Podejrzewam, chyba na piątej odsłonie Fame'u wygrał z Kizo. Także jest koło tam, no, parę lat trenuje w Czerwonym Smoku. Jest mocny. Ja mówię, tato, negocjuj, ja biorę tę walkę. Więc warunek był taki, że jak wygram z Dresikiem, mam 15 minut przerwy i wchodzi Mielonka, no i tam ale właśnie wyszedł mi ten spektakularny knockout. W porządku, już tak kończąc, w tej walce chyba z Arkiem zadowoli cię jedynie knockout, bo innej możliwości chyba, przykładowo zwycięstwo na punkty chyba nie będzie satysfakcjonujące dla ciebie. Nie będzie na pewno i na pewno nie, na pewno finał tego nie będzie na punkty i na pewno nie będzie to dla mnie, nawet jeżeli wygram, to nie będzie to dla mnie satysfakcjonujące. W porządku, dzięki wielkie. Dziękuję.